Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 27 do 28 wersetu. Ożywiony, martwy człowiek. Pewien Etiopczyk jechał przez pustynię, aby oddać cześć miastu Bożemu. Jak dotąd nie zdawał sobie sprawy ze swego martwego stanu. Czytając Słowo Boże, gdzie prorok Izajasz opisuje uwielbionego zastępcę, Etiopczyk przeczytał, że zastępca był prowadzony jak baranek na rzeź i że on nie otworzył ust swoich i że wzięto go z więzienia i od sądu i że odcięto go od żyjących, co możesz sprawdzić w Izajasza 53 od 7 do 8 wersetu. W tym momencie Duch Boży posłał swego sługę Filipa, aby rozweselił jego zatroskaną duszę. Filip na podstawie Izajasza 53 rozdziału zwiastował mu Jezusa. Mężowie Boży w tamtych czasach jasno pokazywali, że jeśli Chrystus umarł za wszystkich, bo wszyscy byli martwi, śmierć Chrystusa pokazała, że przypadek człowieka był poza zasięgiem czegokolwiek z wyjątkiem bezgranicznej łaski. Mężowie Boży w tamtych czasach jasno pokazywali, że jeśli Chrystus umarł za wszystkich, to wszyscy byli martwi. Śmierć Chrystusa pokazała, że przypadek człowieka był poza zasięgiem czegokolwiek z wyjątkiem bezgranicznej łaski. Co Bóg uczynił w bezgranicznej łasce dla martwego, zgubionego człowieka? Dał swojego Syna, aby umarł za niego, aby zajął jego miejsce w śmierci, aby mógł być pierworodnym z umarłych, aby mógł powstać z martwych i stać się początkiem nowego stworzenia, w którym nie będzie już śmierci ani grzechu. Tak, ludzie Boży w tamtych czasach nie głosili śmierci Chrystusa dla poprawy człowieka, ale jako śmierć człowieka przed Bogiem i zmartwychwstanie Chrystusa jako życie i jedyne życie każdego wierzącego w Chrystusa.